Hej, dzisiaj chciałem porozmawiać o problemach Agile. I pierwszym z takich problemów są Story Pointy. I na początku, gdy uczyłem się jak w ogóle pracować z tym frameworkiem Agile, miałem problem ze StoryPointami. Nie wiedziałem jak je liczyć. Czy może chodzi o godziny, dni? czy właściwie o co z tymi cyferkami, które są gdzieś wymieniane. Ale chodząc na różnego rodzaju spotkania poświęcone właśnie tej metodologii, nauczyłem się, czym są storypointy, jak można z nich korzystać i tak dalej. Moją wiedzę czerpałem od praktyków, którzy od kilku lat wykorzystywali, pracowali z Agilem. I też stwierdzili, że właściwie nie wiedzą, po co są te story pointy, gdyż żadne zadanie, z którym pracują programiści, nie jest takie same i nie można jednoznacznie określić, ile czasu coś zajmie, ani tym bardziej, jak bardzo jest skomplikowane, dopóki nie zaczniemy drążyć, nie zaczniemy wchodzić w dany aspekt problemu, który jest do rozwiązania. Dodatkowo, programiści rozwiązują problemy, a każdy problem jest inny, ma inną złożoność i nigdy nie ma dwóch takich samych problemów do rozwiązania. Dlatego wrzucanie czegoś i próba zmierzenia jakiegoś problemu, ile może zająć, jest bez sensu. Nie ma żadnego celu. A menadżerowie wymagają tego, aby można było to zmierzyć. Tylko czy na pewno można takie rzeczy mierzyć? Nie wydaje mi się i też bardzo często ja mam problem z oszacowaniem jakiegoś problemu, gdyż automatycznie u mnie włącza się coś takiego, że szukam alternatywnych ścieżek. Rozwiązania danego problemu, widzę przyszłe problemy i ciężko jest mi jednoznacznie określić, że coś zajmie mi skończoną ilość czasu. To najczęściej jest niemożliwe i jak się okazuje, nie tylko ja mam ten problem, ale również koledzy, z którymi najczęściej rozmawiam, z którymi pracuję, nie są w stanie jednoznacznie stwierdzić, że dany problem. Rozwiąże się w skończonym czasie. Chyba najbardziej klasyczny obecnie problem to komunikacja z innymi zespołami, gdy pracuje się w architekturze mikroserwisowej i próba dojścia do tego, kiedy dany endpoint będzie skończony, kiedy będzie można skorzystać z jakiegoś zasobu, który jest rozwijany przez jakiś zespół, czy w takim wypadku. Wrzucenie story pointów i stwierdzenie, że skończymy to w ciągu najbliższych dwóch tygodni jest dobre? Czy może nie? W tym wypadku ja sądzę, że dawanie jakiegokolwiek story pointa i w tym konkretnym wypadku szacowanie, nieważne czy chodzi o czas, czy dodanie jakiejś magicznej cyferki przy zadaniu, jest adekwatne, gdyż jest to kłamstwo, oczywiste, rażące kłamstwo, do którego my, programiści, jesteśmy zapraszani, aby je powiedzieć, bo menadżerowie chcą mieć pewność, że coś zostanie skończone w danym czasie, gdzie z mojej perspektywy nigdy tak się nie dzieje. Zadania są czasem kończone trochę szybciej, trochę później. Jednak zawsze próba oszacowania czegoś w story pointach jest dla mnie po prostu jednym wielkim kłamstwem i próbą oszustwa, tylko nie wiem kogo, samego siebie, czy może kogoś wyżej w hierarchii korporacyjnej, czy może w hierarchii służbowej. Innym problemem, który ja widzę pracując z różnymi narzędziami do śledzenia zadań podczas właśnie sprintów skramowych, jest tak zwany burnout chart, gdzie jest pokazane, ile tych story pointów, o których wspomniałem niedawno, spaliliśmy. Czyli jak złożone zadania zostały dostarczone. Tylko, co daje nam taki wykres, co on właściwie pokazuje? Bo z mojej perspektywy, tak naprawdę on nie pokazuje nic. Nie jesteśmy w stanie jednoznacznie stwierdzić, które zadania przysporzyły nam problemów. Nie jest w stanie nam powiedzieć, czy idziemy w dobrym kierunku z zadaniami, czy je rozwijamy odpowiednio, czy przypadkiem te zadania, te funkcjonalności, które dostarczamy, są odpowiedniej jakości, czy zgadzają się z tym, czego oczekuje. Czy to rynek, czy może interesariusze, którzy płacą za program, który rozwijamy. On z mojej perspektywy jedynie pokazuje, jak nie udało się nam dowieść czegoś. Gdyż za każdym razem, gdy nasz burnout chart nie zbliżył się do zera, zawsze mieliśmy jakieś rozmowy naprawcze z menadżerami, że bierzemy za dużo, bierzemy za mało, czy może jeszcze inne rzeczy, Związane z tym, że nie umiemy dopasować zadań, co w konsekwencji doprowadzało do stresu w zespole, bo ile zadań mamy wziąć na sprint, żeby menadżerowie się nie przyczepili do tego, żebyśmy nie mieli rozmów naprawczych na temat tego, że bierzemy za dużo, za mało, że powinniśmy brać w tej kolejności, powinniśmy zadania rozbijać na mniejsze, może bardziej dyskutować, mieć więcej. Spotkań, czy może jeszcze coś, jakieś magiczne jednorożce, czy może wróżki powinny nas wspomóc w tym, abyśmy ten burnout chart odpowiednio wyskalowali. Więc dla mnie to jest naprawdę bardzo niewygodne narzędzie, które jak wspomniałem, wprowadza dużo chaosu i stresu w zespole. Kolejną rzeczą są różnego rodzaju certyfikaty agile'owe, Gdyż według mnie te certyfikaty są dosyć sztucznym tworem, ich jedynym zadaniem jest zbieranie kasy od osób, które robią te certyfikaty, i z drugiej strony różnego rodzaju korporacje lubią mieć ludzi, którzy mają certyfikat, ale czy to sprawia, że ci ludzie, którzy zdadzą ten certyfikat, wiedzą, co to jest agile? Moim zdaniem, nie. I niejednokrotnie miałem zarzuty na temat słownictwa, którym się posługuję, jeżeli chodzi o agile, gdyż osoba, która zdała certyfikat, ona wie, jakie to powinno być słowo. A sam manifest jest Biblią, którą należy, no właśnie, wychwalać postawić gdzieś na, nad kominkiem, żeby właściwie co, jeżeli chodzi o ten manifest. Bo moim zdaniem te certyfikaty nic nie dają, nic nie wprowadzają do świata Agile. Sam manifest Agile ma kilkanaście stron, każdy może je przeczytać i wprowadzić w swoim życiu, ale jak zauważyłem, ten manifest służy tylko temu, aby ludzie zdali certyfikat i właściwie tyle zapłacili jakąś kasę i da all. to wszystko. Można się rozejść, masz certyfikat, jesteś Scrum Master'em, Product Ownerem, czy kimś tam jeszcze, bo masz certyfikat, ale czy potrafisz skorzystać z tego narzędzia, jakim jest Agile? Czy naprawdę jesteś w stanie z niego zrobić użytek? Czy może tylko rzucasz jakimiś słowami, które tak naprawdę nie wiesz co znaczą, ale ładnie wyglądają na papierze, ładnie jest się nimi posługiwać i masz jakąś iluzję tego, że ty wiesz, bo znasz jakieś ciekawe obce słowa. Naprawdę czy to czyni ciebie znawcą Agile? Moim zdaniem chodzi o same zachowanie osób i to w jaki sposób komunikują się między sobą, to jest klucz całego tego Agile, żeby bardzo szybko wymieniać się informacjami. I wracamy znowu do certyfikatów, ale kolejnym problemem są różnego rodzaju spotkania. Też pracując w tej metodologii, miałem do czynienia z informacjami: Jutro się pogada na daily, zarezerwujmy czas na retrospektywie, pogadajmy o tym na repajmencie. Czyli zamiast zajmować się tu i teraz czymś palącym, odwlekamy to w czasie. Agile sprawił jedynie to, że zamiast zajmować się naprawdę czymś ważnym, tu i teraz, gdy jest problem, zrzucamy tą winę na spotkanie, które będzie w niedalekiej przyszłości i tam o nim pogadamy, jeśli będzie czas. Bo po co rozmawiać teraz? Teraz ja mam czas na kodowanie i teraz ja rozwijam nową funkcjonalność. Tylko, czy aby na pewno... Tak naprawdę Agile wprowadził jeszcze większy chaos, dorzucając do pieca, jakim jest nasz czas, dodatkowe spotkania, z których bardzo często nic nie wynosimy jako programiści. I tutaj mój przykład jako Scrum Mastera, gdyś byłem w jednym projekcie Scrum Masterem i robiliśmy retrospektywy. Bardzo często te retrospektywy kończyły się tym, że nic nie można zrobić, gdyż kultura organizacyjna, kultura korporacji nie pozwala na dorzucenie chociażby ramu do komputera, który był za wolny, żeby można było uruchomić program, żeby można było uruchomić wszystkie narzędzia programistyczne, które były potrzebne. I jeden z kolegów zaadresował, że potrzebujemy komputerów z większą ilością ramu, ale zostało to odrzucone, gdyż korporacja. Ma standardy, których musi się trzymać. Więc po co są te spotkania, skoro nikt z nich nic nie wynosi, szczególnie osoby, które zgłaszają te problemy, a potem zostają same z tymi problemami? A jeżeli bardziej drążą temat, to okazuje się, że nie wpasowują się w schemat korporacyjny, nie wpisują się w schemat osób, których szuka dana korporacja. Gdyż cały czas zgłaszają jakieś problemy, zamiast cieszyć się życiem i tym, co mają. Mimo tego, że cały czas mają ograniczenia w postaci, że na jutro trzeba coś zrobić, czy dana funkcjonalność za tydzień musi zostać wrzucona na tak zwaną produkcję, tylko co z tego, że mają komputer, który nie wystarcza do tego, aby w odpowiedni, szybki sposób dowieść to. Czego się oczekuje od tych osób? To tyle jeżeli chodzi o agile. A jeżeli jesteś zainteresowany zakupem chociażby mojej książki, to zapraszam do opisu tego filmu. I to tyle na dziś. Do zobaczenia na następnym nagraniu.